No to będzie taka książka w połowie tylko literacka, a w dużej części dokumentująca moje najważniejsze dzieła życia, czyli jaskinie, które odkryłem. No i to jest książka o tym, co robię, kiedy nie piszę książek, czyli tak naprawdę taki niekoniecznie literacki, nie zawsze napisany w takim stylu i takim językiem, do którego przyzwyczaiłem czytelników, w którym sam się najlepiej czuję, komentarz o moim działaniu podziemnych. Jaskinie to była moja pierwsza pasja. Miałem 10 lat, to się zakochałem w tym podziemnym świecie, jak mi ojciec zabrał Tatry i wpuścił do jaskini mylnej. Jemu się nie podobało, bo było zimno, ciemno i brudno, a ja stwierdziłem, że nie chcę tam w ogóle wyjść, bo to było dla mnie niesamowitą przygodą. Także od 30 lat aktywnie uprawiam ten sport, czy to zajęcie, i to jest moja najważniejsza pasja życiowa. A pisarzem zostałem stosunkowo niedawno, więc powiedziałbym, że jaskinie były na samym początku. Pisanie o tym jest dość trudne, bo to jednak jest bardzo intymne przeżycie, takie, które trudno jest opisać tak, żeby nie popaść w jakiś ton nieudolny. No to jednak książka składająca się wyłącznie z opisów przyrody może być zabójcza dla czytelnika, a ta moja książka trochę tak wyglądała, po prostu moje nieustające zachwyty nad tym, jak pięknie wygląda świat pod ziemią, tam gdzie nigdy człowieka nie było. A potem w tej drugiej części to są moje nieustające lamenty, jak okropnie świat wygląda tam, gdzie ludzie są, gdzie zmieniają krajobraz za pomocą swoich rozmaitych konstrukcji. Więc o ile gdzieś literatura jest dla mnie sposobem na życie, czy na w ogóle funkcjonowanie w tym świecie na powierzchni Ziemi, to jaskinie były dla mnie zawsze najważniejszym miejscem moich ucieczek od rzeczywistości również takiej.